Wojciech Gantowski. Musiałam mordować te dzieci. Barbara Z. rodziła dziesięć razy. Ze związku małżeńskiego miała trójkę dzieci. Pierwsze zmarło, gdy miało zaledwie kilka miesięcy. Później związała się z innym mężczyzną, któremu urodziła kolejną dwójkę dzieci. Pozostała piątka żyła tylko chwilę. Barbara ukończyła zaledwie kilka klas szkoły podstawowej. Nic nie zapowiadało, że tak wcześnie pożegna się z edukacją. Na początku nauka szła jej całkiem nieźle. W piątej klasie zaczęła uczęszczać do szkoły w innej wsi. To wtedy opuściła się w nauce, jej stopnie zmarniały i zaczęła wagarować. Pochodziła z wielodzietnej rodziny. Miała sześcioro rodzeństwa, była piąta w kolejności. Za mąż wyszła, mając zaledwie osiemnaście lat. Wiesław Z był krewnym dziewczyny. Potem jej matka mówiła, że nie pochwalała takiego układu. Decyzja o zawarciu związku wynikała z ciąży. Barbara Z opuściła rodzinny dom i zamieszkała z mężem w H, niewielkiej miejscowości na Podlasiu liczącej zaledwie kilkanaście domów. Gospodarstwo było duże, solidnego zajęcia wystarczyłoby od świtu do nocy, jakby kto chciał. Wiesław Z nierwał się jednak do roboty. Wolał w tym czasie zaglądać do kieliszka. Czasem łapał jakieś sezonowe prace w Niemczech. Mnie też zmuszał do picia. Opowiadała potem Barbara Z. Nie była to może jakaś straszna pijaczka, ale lubiła wypić. Charakteryzowała kobietę sąsiadka. Niebawem w tej samej wsi pojawił się brat Barbary Z. Chłopak ożenił się i zamieszkał w domu małżonki. Nie odmawiał rodzinnej wódeczki u siostry. Pieniędzy nie brakowało, bo szwagier sprzedał część gospodarstwa. Mąż pił i bił. Powiedzieć, że Wiesław Z nie był dobrym mężem, to mało. Mąż mnie ciągle bił. Cały czas w sińcach chodziłam. Pierwszy raz dostałam po śmierci naszego pierwszego synka. Było to w 1990 roku. Miał kilka miesięcy pani doktor stwierdziła śmierć łóżeczkową. Bardzo to przeżyłam. Po pogrzebie przyszła sąsiadka i wtedy on zaczął z nią pić. Powiedziałam mu, byś się wstydził, dopiero co syna pochowałeś, i już pijesz. W dzień pogrzebu zostałam pobita. Brałam potem leki antydepresyjne. Wspomina Barbara Z. Niedługo potem, w wieku dwudziestu lat, Barbara urodziła córeczkę. Dwa lata po niej na świat przyszedł chłopczyk. Kobieta nie kryła, że mąż leci do niej z łapami. Mówiła o tym między innymi teściowi, który na początku jej bronił, ale potem przestał się wtrącać. Był schorowany i bał się syna. Ona też się bała, więc nie zgłaszała sprawy policji tkwiła w małżeństwie, które bardziej przypominało związek z Katem. Myślała oczywiście o zostawieniu mężczyzny, ale nie miała dokąd odejść. Twierdziła, że w rodzinnym domu nie było dla niej miejsca. Matka miała jej powiedzieć, jak się ożeniłaś, to sobie radź. Musiała więc radzić sobie sama. Była przekonana, że jej życie już zawsze tak będzie wyglądało. Straciła nadzieję na jakiekolwiek wsparcie. Za to zaczęła spotykać się po z Andrzejem B., który mieszkał po sąsiedzku. Barbara Z. zaszła z nim w ciąże. Jak urodziłam to dziecko Andrzeja, mąż zabił je zaraz po porodzie i wrzucił do stawu. To było najstraszniejsze, co mnie spotkało. Zmusił mnie, abym na to patrzyła, a potem mnie pobił i zgwałcił. Następnego dnia musiałam wstać, oporządzić zwierzęta i zachowywać się tak, jakby nic się nie stało opowiadała Barbara Z. Kobieta i tym razem nie zgłosiła się na policję, bo mąż zapewniał, że zabije także ją, jak to zrobi. Bała się go. Wiedziała, że jest zdolny do najgorszego. Przemoc zakończyła śmierć kata. Wiesław Z zachorował na nowotwór i zmarł. Młoda wdowa została sama z dwójką dzieci na gospodarstwie. Córka miała siedem lat, syn pięć. Do obejścia chętnie zaglądali mężczyźni. Nie przychodzili z pustymi rękami, zawsze jakaś flaszka się znalazła. Ludzie komentowali, że samotna matka lubi męskie towarzystwo. Barbara Zet żyła z zasiłków. Pomoc społeczna gwarantowała jej rodzinie podstawowe produkty spożywcze z banku żywności. Dzieci dostawały paczki na święta i wyjeżdżały na kolonie. Podobno kobietę trzeba było namawiać, aby wysyłała dzieci na wakacje. Rodziną Z od 2004 do 2012 roku zajmowało się kilkanaście osób. Pracownicy opieki społecznej z gminy, kuratorzy zawodowi z sądu rejonowego w Łomży i pomocniczo kuratorzy społeczni z powiatowego centrum pomocy rodzinie. Zaczęło się od tego, że w 2003 roku policja zgłosiła, że Barbara Z zaniedbuje dzieci i nadużywa alkoholu. Sąd rodzinny w Łomży wszczął postępowanie opiekuńcze. Barbara Z dostawała wsparcie od państwa, a oprócz tego zarabiała także na dzierżawie łąki. Zbierała grzyby, żurawinę, jagody. Na własne potrzeby uprawiała warzywa i owoce. Pomimo tego ledwo wiązała koniec z końcem. Warunki w domu były trudne. Brakowało łazienki, a wodę trzeba było nosić wiadrami ze studni. O takim luksusie jak automatyczna pralka nawet nie marzyła. Najgorzej było, kiedy przychodziła zima, okna nieszczelne po domu hulał wiatr. Barbara zet dziury zatykała szmatami, ale było to rozwiązanie tymczasowe. Opieka społeczna kazała jej wymienić okna. Ona doskonale zdawała sobie z tego sprawy, ale nie miała na to środków. Pewnego dnia pojawiła się u niej firma zajmująca się wymianą okien. Zaproponowali pomoc, dali pożyczkę. Barbara skorzystała z oferty, ale długu nie spłaciła, bo nie miała z czego. W tym czasie na świat przyszły kolejne dzieci. Ich ojcem był sąsiad Andrzej. Mężczyzna początkowo nie przyznawał się do nich, broniąc się tłumaczeniem Tylu ich tam było, dlaczego akurat miałyby być moje? Jednak badania genetyczne potwierdziły jego ojcostwo. Barbara Z funkcjonowała z Andrzejem w tak zwanym związku dochodzącym. Żyła na dwa domy. Barbara Z wyznała, że bała się kolejnej ciąży, ale o antykoncepcji jakoś nie myślała. Zresztą nie mogę brać leków, bo mam problemy z nerkami, wyznała. Od małego się leczę. Spirala też nie była dla niej rozwiązaniem, bo kosztowała. Do tego dochodziły koszty podróży do innego miasta, wizyty u lekarza. Kobieta powiedziała, że szkoda jej było na bilet, bo często brakowało nawet na chleb. O prezerwatywach ani ona, ani Andrzej B nie pomyśleli. Kwestia pieniędzy czy wstydu, aby w spożywczym poprosić o gumki? A może zwykła bezmyślność? Ekspedientka z pobliskiego sklepu przyznaje, że od dawna ma prezerwatywy w asortymencie, tylko nie wie po co, bo nikt ich nie kupuje. Podobno w swojej karierze sprzedała tylko jedną paczkę. Klientem był ktoś przypadkowo przejeżdżający przez miejscowość. Tyła i chudła. Kiedy w kolejnych ciążach brzuch Barbary widocznie się zaokrąglał, nikt jej nie pytał, czy spodziewa się dziecka. Tak przynajmniej twierdzi kobieta. Wyznała, że raz tylko podczas ostatniej ciąży najstarsza córka zapytała, czy będzie miała rodzeństwo. Powiedziałam, że nie, bo się wstydziłam. Opowiadała później. Według kobiety ciąży nie zauważył, a przynajmniej nie skomentował także lekarz, do którego chodziła lecząc nerki. Barbara Z. stwierdziła później, że nikt nic nie mówił, bo pewnie nic nie było widać. Pewnie dlatego, że zawsze luźno się ubierałam, wykoncypowała. Tymczasem przynajmniej ostatnią ciążę zauważyło kilka osób, między innymi wspomniana wcześniej sklepowa. Wiosną Barbara przyszła do niej po zakupy brzuch mocno odznaczał się pod ubraniem. Kupiła na kreskę pieczywo i wędlinę, powiedziała, że odda, jak dostanie zasiłek. Nie oddała. Jedna z sąsiadek wyznała także, że zauważyła, że Baśka była zaokrąglona, potem nagle schudła, ale dziecka nie było. Doszła do wniosku, że pewnie poroniła. Zanim zmarł jej mąż, mogła poronić, bo on ciągle ją bił, wspomina kobieta. Kiedyś jak był dobrze napity, chodził po wsi i gadał, że nie ma dziecka, bo zrobili z nim porządek. Nikt jednak tego pijackiego bełkotu nie brał poważnie. Ta sama sąsiadka opowiadała, że odradzała Barbarze Z. związek z Andrzejem. Jak jej mąż zmarł, wreszcie mogła spokojnie żyć. Ona jednak nie słuchała. Raczej się nie żaliła, bo była skryta. Czasami tylko przychodziła zapłakana, że Andrzej ją zwyzywał. Przypomina sobie kobieta i podkreśla, że jej zdaniem mężczyzna wiedział o wszystkich ciążach, tylko ich nie chciał. Raz ją nawet zapytałam, czy nie jest w ciąży. Odpowiedziała mi, co cię to obchodzi? No to więcej nie pytałam, ale zadzwoniłam do jej siostry i ją podpytywałam. Myślałam, że może oddała komuś dziecko albo sprzedała. Kobieta nie chciała się wtrącać, zresztą jak inni sąsiedzi, którzy pewnie widzieli zmieniającą się sylwetkę barbary Z. W małej miejscowości raczej nic się nie ukryje. Nikt jednak nie chciał się mieszać w nieswoje sprawy. Podśmiewali się tylko, że baśka latem ubierała grube palta, a zimą potrafiła latać półnaga. Ona jednak pod tymi grubymi ubraniami ukrywała kolejne brzuchy. Kiedy Barbara była w zaawansowanej ciąży, bywało, że odwiedzały ją panie z opieki społecznej. Wtedy chowała się i nie chciała z nimi rozmawiać. Kiedy za późno było na ucieczkę, to na przykład kucała, aby jak najmniej było widać ciąże. Podobno pytały, czy nie spodziewa się dziecka. Zaprzeczała. O przynajmniej jednej ciąży wiedziała także młodsza siostra Barbary Z, Wioletta K. Baśka nie zwierzała się mi ani mamie. Ukrywała ciążę, ale ostatnią tośmy wszyscy widzieli, bo była u nas na komunii. O nic jednak jej nie pytałam, bo nie chciałam przy gościach. Kobieta wątpi, aby Andrzej nic nie wiedział o ciążach. Dziwiła się, czemu się nie zabezpieczali. Dwoje w piwnicy, dwoje na strychu. Barbara Z. została zatrzymana w 2012 roku. Policję zawiadomiła pracownica socjalna, która przejechała do niej w maju i zobaczyła, że kobieta jest mocno zaokrąglona. Wyglądała na ciężarną. Tymczasem Barbara Z. zaprzeczała i tłumaczyła, że przytyło się jej po zimie. A i świniobicie mieliśmy, podjadłam sobie, dalej przekonywała kobieta. Jaka ciąża, ja z twórką ledwo wyrabiam, po co piąte? Barbara Z. prosiła, aby dać jej spokój. Wywiad przeprowadzony wśród sąsiadów potwierdzał przypuszczenia. Wszyscy mówili, że widzieli duży brzuch kobiety, ale to już nie po raz pierwszy i nie mieli na myśli okresu, kiedy spodziewała się jednego z czworga swoich dzieci. Zaraz jednak powściągali zbyt długie języki, komentując: Może jest i była w ciąży, a może nie jest i nie była. Wzruszali ramionami, deklarowali, że w nie swoje sprawy się nie wtrącają, co do tego nie było najmniejszej wątpliwości. O sprawie został powiadomiony kurator sądowy. Dodatkowo, ktoś z mieszkańców wysłał do pomocy społecznej Anonim, że Barbara Z jest bez wątpienia w ciąży, że wcześniej też bywała i nie wiadomo, co się stało z tamtymi dziećmi. Mimo tak niepodważalnych dowodów, że w domu Barbary Z źle się dzieje, policja zatrzymała kobietę dopiero jesienią. W tym czasie Barbara Z szybko schudła, tłumacząc to tym, że ma dużo pracy w ogrodzie. Prawda była taka, że brzuch zniknął po porodzie, który miał miejsce 2 czerwca. Gdy pierwszy raz technicy policyjni przyjechali przeszukać obejście, mieszkająca niedaleko kuzynka przyszła zapytać co się stało. Nic takiego, miała odpowiedzieć Barbara. Jedno małe poronienie. Kiedy policjanci przeszukiwali dom i obejście, Barbara wzięła się za pranie. Kuzynka powiedziała później, że Baśka była spokojna. Jej ciąż nie dostrzegła, bo podobno miała za dużo swoich spraw na głowie, aby za cudzymi się rozglądać. Zatrzymana i oskarżona o zabójstwo pięciorga swoich dzieci, Barbara Z, żaliła się. Powiedzieli, że wszystko wiedzą lepiej i żebym się przyznała. Nie zdążyłam nawet pożegnać się z dziećmi. Potem już ich nie widziałam. Na początku Barbara Z mówiła, że owszem urodziła w czerwcu dziecko. Noworodka zawinęła w kocyk i zakopała w ogródku. To była dziewczynka. W nocy jednak odkopała ją i zaniosła do szopy, dała psu do zjedzenia. Wreszcie kobieta podczas wizji lokalnych opowiedziała, gdzie są dzieci. Dwoje ukryła na strychu, a dwoje w piwnicy, jedno w stawie niedaleko domu. To ostatnie z czerwca zawinęła w stare ubrania i położyła w piwnicy stodoły. Noworodek spoczął obok urodzonego dwa lata wcześniej brata. Ułożone były w tekturowych pudełkach. Po prostu leżały sobie, zawinięte w gałganki. Powiedział prokurator. Tylko tego zestawu nie udało się odnaleźć. Mimo, że strażacy wypompowali nawet wodę, zabezpieczyli masę błotną, w tym kamień owinięty sznurkiem, i kilka szmat. Noworodki miały przyjść na świat w latach 2000, 2003, 2008, 2010, 2012. Było to trzech chłopców i dwie dziewczynki. Zbadali je specjaliści z zakresu medycyny sądowej. Badania DNA potwierdziły, że odnalezione szczątki należą do czwórki dzieci podejrzanej. Ojcem wszystkich był jej konkubent Andrzej B. Przyczyną zgonu tych dzieci było wychłodzenie organizmu i niedostarczanie pokarmów. Biegli ze względu na znaczny upływ czasu i stan szczątków nie byli w stanie określić, jak długo po urodzeniu te dzieci były żywe, mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Łomży. Według śledczych kobieta świadomie pozostawiła dzieci po porodzie w takim miejscu i warunkach, w których nie miały szans na przeżycie. Dzieci umierały powoli. Kiedy znajdowano kolejne ciała, kobieta spokojnie stała i paliła papierosy. Do chlipiącej obok matki rzuciła: Czego mam płaczesz, jak to się już stało? Barbara Zet w śledztwie przyznała się do zarzutu zabójstwa piątki dzieci. Na początku procesu, który trwał od listopada 2013 do maja 2014 roku, zmieniła jednak wyjaśnienia. Przyznała się wówczas nie do zabójstwa noworodków, a jedynie do nieudzielenia pomocy. Dzieci rodziły się żywe. Tylko ostatnia dziewczynka urodziła się martwa. Barbara Zet z porodami radziła sobie sama. Po porodzie dzieci kładłam koło siebie. Byłam strasznie zmęczona, i zasypiałam. Jak się budziłam, one już nie żyły. Tam zimno było. Lekarz powiedział, że w takich warunkach wystarczyło 10 minut bez opieki, aby dziecko zmarło. Czwórka dzieci Barbary Z została pochowana w lutym 2013 roku. W pogrzebie, na który musiała się zgodzić prokuratura, wzięła udział najbliższa rodzina kobiety. Sama Barbara Z również mogła uczestniczyć w ceremonii. Mogłaby otrzymać przepustkę, gdyby o taką wystąpiła. Wniosek jednak nie wpłynął, dlatego nie było podstaw, żeby za podejrzaną podejmować decyzję, powiedział szef pionu śledczego prokuratury okręgowej w Łomży. Kara nie może być zemstą. Barbara Z twierdzi, że nikt jej nie powiedział, że należy się adwokat z urzędu. Uświadomiły ją koleżanki z celi, zresztą w celi nie miała najgorzej było dużo czasu, na przykład, na czytanie roman sideł. Napisała podanie i po kilku miesiącach trwania śledztwa dostała obrońcę z urzędu. Została nią Ewa T. Adwokat twierdzi, że Barbara Z to prosta kobieta. Na pewno przed złożeniem pierwszych wyjaśnień została pouczona, że ma prawo do obrońcy. Tylko że dla niej była to abstrakcja. Nikt się nie zastanowił, co ona z tego rozumie. Nie wierzę, by ktoś dodał, jeśli pani nie stać na adwokata, może pani poprosić o adwokata z urzędu. Obrońca Barbary Z nie miała łatwego zadania. Sprawą żyła cała Polska, a społeczeństwo wydało wyrok błyskawicznie. Do Ewy te docierały natomiast listy uświadamiające, że podejmuje się obrony diabła. Sąsiedzi nie chcieli zeznawać. Tak jak wcześniej, tak i teraz nie chcieli pakować się w nie swoje sprawy. Zeznań odmówiło także rodzeństwo Barbary Z, jej matka i dwójka najstarszych dzieci. Podczas pierwszego dnia procesu Barbara Zet nie przyznała się do zabójstwa, jedynie do nieudzielenia pomocy i niewłaściwego pochówku swoich dzieci. Kobieta odmówiła składania zeznań, więc sąd odczytywał jej wyjaśnienia ze śledztwa. Przyznawała się w nich do zarzutów zabójstwa, które postawiła jej prokuratura. Wstydziłam się, że po raz kolejny zaszłam w ciążę, mówiła w śledztwie wtedy też tłumaczyła, że konkubent nie interesował się nią i to właśnie jego postawa doprowadziła do tego, że nie chciała tych dzieci, żeby on się inaczej zachowywał to by je urodziła i wychowała sąd cytował jej słowa ze śledztwa wówczas powiedziała także że konkubent nie dopytywał co stało się z noworodkami. Jemu tak wygodniej było. Musiałam mordować te dzieci, żeby z nim być. Bałam się ludzi, dzieci, a przede wszystkim jego, bo on tak reagował krzykiem, mówiła. Biegli psychologowie i psychiatrzy ocenili, że Barbara Z. miała zachowaną zdolność rozumienia czynów i kierowania swoim postępowaniem. Wykluczyli także dzieciobójstwo, działanie pod wpływem porodu. Było to zaplanowane działanie kobieta ukrywała ciąże, porody organizowała tak, aby nikt o nich nie wiedział. Wcześniej przygotowała miski, nóż do przecięcia pępowiny, ubranka, pieluchy, kocyki. Mówiła, że chodziła potem sprawdzać, czy dzieci jeszcze żyją. W maju 2014 roku sąd okręgowy w Łomży uznał 43-letnią Barbarę Z za winną wszystkich zarzucanych jej czynów i skazał na łączną karę 25 lat pozbawienia wolności. W opisie czynów przyjął, że działała w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia i wbrew prawnemu obowiązkowi podjęcia opieki nad nowonarodzonymi dziećmi. Karę dożywocia, której chciała prokuratura, uznał jednak za noszącą znamiona zemsty, a jak podkreślał wtedy sąd, kara nie może być zemstą. Mam poczucie, że w tamtym czasie wszyscy w jej otoczeniu takich czynów od niej oczekiwali, bo tak im było wygodniej. To uznałem za okoliczności łagodzące. Dlatego nie dostała dożywocia. Ona musi otrzymać karę, która wpłynie na nią wychowawczo, ale nie jest osobą społecznie przekreśloną. Tak jej się życie po prostu ułożyło, tłumaczył sędzia. Niektórzy komentowali wyrok: Tylko 25 lat więzienia? To hańba. Za jedno zabójstwo dostaje się 25 lat. Jej należałaby się kara śmierci albo chociaż dożywocie. Z wyroku nie były zadowolone też obie strony. Obrona chciała uniewinnienia, ewentualnie uchylenia wyroku i zwrotu sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. Nie ma dowodów zbrodni. Znaleziono zeszkieletowane szczątki czworga noworodków. O żadnych śladach, na przykład duszenia, nie było mowy, bo nie było tkanek miękkich. Biegły lekarz sądowy stwierdził, że nie jest możliwe na podstawie zeszkieletowanych szczątków stwierdzenie, czy dzieci urodziły się żywe, czy podjęły oddychanie, czy nie miały wad wrodzonych. Wyraził opinię, że prawdopodobnie przyczyną zgonu dzieci było wyziębienie, wstrząs termiczny, ale nie uchylił innych, równie prawdopodobnych przyczyn. Barbara Z zmieniła wyjaśnienia. Dlaczego wyrok został oparty tylko na tych fragmentach jej zeznań, które najbardziej ją obciążały? Dlaczego sąd nie oparł się na wyjaśnieniach, że dzieci zmarły bezpośrednio po porodzie? Podważała wyrok obrońca Barbary Z. Pani mecenas podkreślała, że sąd powinien wziąć pod uwagę makabryczne doświadczenia kobiety. Była maltretowana przez męża, co odbiło się na jej psychice. Ten sam mężczyzna zabił na jej oczach dziecko. Do tego Barbara Zet miała trudne warunki życia. Okoliczności porodów też były przytłaczające, a do tego cierpiała na depresję. Prokuratura również zaskarżyła wyrok, bo uważała, że karą łączną za pięć zabójstw powinno być dożywocie. Jednak sąd odwoławczy uznał apelację za bezzasadne. Oskarżona chciała śmierci tych wszystkich dzieci. Jest winna wszystkich pięciu zabójstw, mówił sędzia, uzasadniając wyrok. Sąd apelacyjny uznał, że pierwsze wyjaśnienie składane w śledztwie przez Barbarę Z jest prawdziwe. Przyznała się do zamordowania dzieci. Przywołał też cytaty z listu, który Barbara Z napisała do najstarszej córki, w którym przyznaje się do zabójstw. Jednocześnie ocenił, że orzeczona przez sąd pierwszej instancji kara łączna 25 lat więzienia byłaby adekwatna do stopnia szkodliwości społecznej oraz że spełni także swoje funkcje w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Dożywocie w ocenie sądu może być orzeczone tylko wtedy, gdy brak jakichkolwiek okoliczności łagodzących. W przypadku Barbary Z było to przyznanie się do winy i współpraca z policją i prokuraturą. Kobieta między innymi wskazała miejsca, gdzie pozostawiła swoje dzieci. Wyraziła też skruchę, a w liście do córki prosiła o wybaczenie. Mimo to nie można usprawiedliwiać tego, co zrobiła. Gdzie był ojciec? Dlaczego tylko matka została pociągnięta do odpowiedzialności? Problem ten nurtował także sędziego sądu apelacyjnego. Dlaczego ojciec dzieci nie siedział na sali sądowej jako współwinny śmierci noworodków? Przecież ten mężczyzna z barbarą Z żył, sypiał i bez wątpienia o wszystkim wiedział. Andrzej B został uznany za pokrzywdzonego. Pokrzywdzonego, bo nie było dowodów, że wiedział o ciążach, a przecież był ojcem dzieci. Nie postawiono mu zarzutów, bo w śledztwie nie znaleziono dowodów na jego współudział. Sam Andrzej B skorzystał z prawa do odmowy składania zeznań. Barbara Z twierdzi, że Andrzej B wiedział o wszystkich ciążach, ale wyparł się tego przed sądem. Ponoć informowała go za każdym razem, kiedy była w stanie błogosławionym. Nie chciał ze mną na ten temat rozmawiać. Wypierał się dzieci, jak i pierwszej dwójki. Jak rodziłam starszego, siostra mnie ze szpitala odebrała, a nie on. Jak rodziłam młodszego, odbierała mnie obca kobieta, która ode mnie łąkę dzierżawiła. Dopiero jak mu założyłam sprawę o alimenty i komornik zajął mu konto, zrobił badania. Potwierdziło się, że to jego dzieci. Wtedy zaczął mi pomagać, ale potem był dobrym ojcem i nigdy na mnie ręki nie podniósł. Opowiadała o konkubencie Barbara Z. Kobieta podkreślała, że Andrzej B nie leciał do niej z łapami. Miało to dla niej kolosalne znaczenie, ponieważ mąż nie szczędził jej ciosów. Jej konkubent miał za to cięty język, potrafił zwyzywać z byle powodu. Inne kobiety też wyzywał od K. Ja tam go nie lubiłam, opowiada jedna z sąsiadek Barbary Z. Wszyscy umywają ręce. H to mała miejscowość. Przez dwanaście lat żaden z mieszkańców nie zainteresował się zmieniającą się sylwetką Barbary Z. Nikt nie interesował się losem jej dzieci. Owszem, takie środowiska są bardzo zamknięte, ludzie z jednej strony nie wtrącają się w sprawy innych, z drugiej doskonale wiedzą, co u kogo się dzieje. Nie reagował nikt, jak bił ją mąż. Nie reagował nikt, jak znikał jej brzuch, a ona nie pchała przed sobą dziecięcego wózka. Po tragedii pomoc społeczna wypowiedziała się na temat Barbary Z. Podobno kobieta nigdy nie skarżyła się, że mąż ją bije. Nigdy też nie prosiła na przykład o środki antykoncepcyjne. Podobno mogłaby taką pomoc otrzymać, gdyby tylko się zgłosiła. Jednak, jak przyznają pracownicy ośrodków pomocy społecznej, kobiety w ubogich rodzinach wielodzietnych o taką pomoc nie proszą. Ba, nawet potrafią się zbulwersować, kiedy takowa jest im proponowana. Kuratorzy społeczni i sądowi nie mówili źle o barbarze Z. Być może była trochę niepoukładana życiowo, ale nie agresywna. Dzieci były w miarę zadbane, powiedziała jedna z kuratorek. Nigdy nie zastałam jej po alkoholu. A chodziłam z zaskoczenia o różnych porach i w różne dni tygodnia. Ta kobieta zawsze coś robiła, prała, gotowała. Wiedziała, że jest kontrolowana, że jak będzie piła, to straci dzieci, dodała inna. Może nie zawsze jej wychodziło, ale starała się jak mogła. Słowa te padały, kiedy o kobiecie mówiła już cała Polska, kiedy komentowano jej zachowanie, kiedy pytano, gdzie była pomoc społeczna, która podobno zajmowała się rodziną. Tymczasem na przykład w styczniu 2006 roku jedna z kuratorek odnotowała po wizycie w domu Barbary Z brud i bałagan. Kilka dni później w domu kobiety miała miejsce interwencja z udziałem pracownika socjalnego i pielęgniarki. Wtedy zanotowano: dziecko niekąpane, odparzone pośladki, ubrane w rzeczy brudne, mokre. Matka nie zgłaszała się na szczepienia obowiązkowe mimo licznych powiadomień. Taka informacja podobno była wysyłana do sądu. W każdym ze szczegółowych sprawozdań po wizycie w domu Brabary Z pojawiały się mniej więcej podobne informacje, że ciężko z nią nawiązać kontakt, że jest zamknięta w sobie. Zalecenia też podobne. Trzeba ją nakłonić do nawiązania lepszych relacji, powinna być bardziej rodzicielska. Z raportów wynikało także, że przestała pić. Nie potrafiła jednak zrezygnować z palenia papierosów, dziennie nawet trzy paczki i nie dba o porządek. Barbara Z twierdzi, że ma świadomość, iż robiła źle. Chodziła do spowiedzi, ale o tym, co robiła, księdzu nie mówiła. Nie pochowała dzieci, bo jak twierdzi, nie miała za co opłacić im godnego pochówku. Bała się też, że ktoś zauważy, jak je wynosi. Chociaż, jak później wyznała, wiedziała, że to musi się wydać. Kiedy się wydało, poczułam ulgę, wspomina. Barbara Z nie brała pod uwagę adopcji. U nas nie było takiego miejsca, aby dziecko oddać. Zresztą nie mogłabym oddać swojego dziecka. Gdyby można było usunąć ciążę, usunęłabym. Wojciech Gantowski. Personalia i niektóre okoliczności.